Hola compañeros, mi nombre es Mateo y zapraszam do kolejnego odcinka serii. Serii Disciples 2 mapy od widzów. O kolejny odcinek, piąty odcinek mapy od Chrisa pod tytułem Dwalin Tale. I bardzo nam niewiele zostało, bo tak naprawdę prawdopodobnie ten odcinek będzie już ostatnim odcinkiem. Tutaj musimy dojść do tego miejsca. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Jest tutaj zmora i śmierć, to jest dosyć groźne. Tutaj też jest zmora i śmierć. Wypaczony. Te wilkołaki w ogóle mają czerwone mieczyki. Może być groźne. Mamy na szczęście dwóch tych pustelników, którzy są już bardzo mocno wyekspieni. Mają bardzo dużo życia, bardzo dużo obrażeń, więc oni z taką arcydruidką na pewno sobie szybko, łatwo poradzą. To jest śpiący futer. Tak przy okazji, obrońca wiary, który ma mieczek. Czerwony mieczor. No przywali. Coś tak czuję, że on przywali. A ten paraliż możemy cały czas jeszcze mieć, jakbym chciał. Nie wiem, czy chcę. W sumie to... No nie, ten pierścień jest zbyt mocny. Musimy go mieć. Chociaż teraz może trucizna nie będzie taka przydatna, nie wiem. Może olejemy tę truciznę faktycznie. Czy ja mam jakiegoś... Tutaj jesteś dopiero. A ty w ogóle masz fajne rzeczy. Weź tutaj je to przynieś. Tylko zanim ty tam dojdziesz, to ja tutaj sobie już zrobię nowego ciebie. Potrzebuję ciebie tutaj. Dwalinku, podejdź tutaj. Wyrzuć na ziemię, drogi panie, coś tak drogocennego jak to. Co tam jeszcze? Możesz to? Dobra. Ty to podnieś, panie kochany. I słuchaj, rzucasz obrę tego pancerzyk tutaj. 20% pancerza. I wchodzimy. W obrońców wiary. W obrońcę. I dwa anioły. Ach, animacji nie włączyłem jeszcze. 284. No dużo bije. Tego wzmacniamy. Tutaj paraliż. Tego trzeba zdjąć. Trzeba to zabić. Zabić. Zaraz włączymy animację spokojnie. Może być, że ciebie wzmocnimy. I zabijamy. Dobra, musimy animację włączyć, bo zapomniałem, że ostatnio na streamie jeszcze pokonywaliśmy stolicę. Także to na spokojnie. Paskudne piwo żłopy, skończyły się czasy waszych ciągłych burt i libacji. My, Liga Abstynencji, poprowadzimy nowe pokolenie krasnoludów wychowanych w godności i kulturze. Dobra, skończysz truć. O co temu staremu dziedzycy chodzi? Cicho, to jakiś wariat, najlepiej go zignorować. A to wy tacy jesteście u Klimana! O kur... To jest u Klimana, powinno być przez H chyba raczej, ale dobra, niech będzie, że u Klimana tutaj przywaliła co nieco. Pieśń pośpiechu. Sprawdzimy, co jest tutaj. Mamy jakieś przyzwanie, wezwanie piekielnego łogiera. Jak najbardziej spoko. Odkryj trochę terenu. Tu jest sklep. I w ogóle przejście tam, o! I Noel! O! Ferro, co? Chodź tu do mnie, aniołku! Obetnę ci tylko te śliczne skrzydełka i będziesz wolna. I Noel, nie licz na to, szlachetne krasnudy uratują mnie przed tobą. Gdyż jestem tu z rozkazu przechodzić, aby zlikwidować skażenie w rzece i pomóc krasnoludom. Jasne, nie ma sprawy, Noel, jesteś pod naszą ochroną. Dobra, co tu się pojawiło? No kurde. Groźnie. I Noel, masz za zadanie postawić tutaj... taki chuj. No to nic. Ty tam podejdź. A tu jest też ruina, trzeba to zbadać. Oczywiście. Ty tam się możesz wracać. Ta ruina jest splądrowana, ale...
Zajrzyjmy, co tu jest. To jest kopalnia złota neutralna. O Jezu, od dupy strony też trzeba. A tu jest misio, niedźwiedź polarny. No nic, nie zrobimy tu nic więcej. Ty miałeś sprawdzić ruinę, to sprawdź. Łopsy. Dużo życia ma. I prorokini jeszcze. Chapiasta. Dobra. Spokojnie, spokojnie to się wyklepie. Nie mamy jakiegoś leczenia fajnego? Możemy sobie w sumie to... Potrzebuję tego? Nie. Wchodzimy. Wzmacniamy ciebie. Dobra. Tego pośrodku proszę uderzyć. Sparaliżować nie sparaliżuje, bo jest odporny na umysł. Ale to nic. Tutaj mi. Prorokini ma bardzo dużo życia. Ale nie leczy jakoś mocno. No już nic nie zdąży wyleczyć. Świetnie. Dobra, to porobione. 500 złota. Różdżka ducha, co daje ochronę przed umysłem, prawda? Tak. Imperialni zabójcy. Tam coś się kryje. Ho, kurwa. Wielki abstynent. Z dwóch ser alemonów. Imperialny zabójca z czerwonym mieczykiem. Dobra, to później. To jeszcze nie teraz, drodzy państwo. My się musimy jeszcze wzmocnić, widzę. Damy sobie żeglugę, powybijamy to, co jest tutaj po lewej stranicy. Na przykład te ruiny i to dziadostwo. Nie mam żeglugi? Czy mnie pogięło, że ja bez żeglugi gram? Czy może nie potrzebowałem w sumie tam na dole? W sumie co, czy ja potrzebuję tej żeglugi? Nie potrzebowałem jej w sumie w ogóle. Tak dojdę tylko do tego węża. Dobra, to na razie nie będę używał żeglugi. Niech tam sobie zatkuje, niech on sobie straci cały ruch. Mnie to nie boli, na razie przynajmniej. Później sobie zajrzymy, co tam się dalej dzieje. A, trzeci poziom. Dobra, tutaj wzmocnię obrażenia. 123. Dobra, quick fight. O, spoziomowali, wyleczyli, świetnie. Wskrzeszonko jakieś. No nie żeby się miało przydać, ale spoko. Pieśń pośpiechu. Tutaj my sobie damy może tę żeglugę w tym momencie jednak. Anusz się przyda. Zniszczymy te ruiny i zobaczymy, co tam się dalej kryje, bo może coś tam jeszcze jest. A tego misia bym chciał. Dawaj. A to splądrowane jest. O, niezbadane. Swoje levele mają. Zwykli są. No dobra, jak są zwyczajni, no to... To biada im. Są za słabi. Pomarańczowe mieczyki na pustelnikach. Paraliż. Odmrożenie. I to jakie? Za 90. Zapomniałem, jakie potężne już jednostki tutaj mamy tak naprawdę. Ale zobaczymy, jak to będzie szło z tamtymi wojskami wrogimi później jeszcze. 400 zł, nieczysty kielich, 15% do obrażeń, to na bota by było, spoko. A czemu się nie da w tego misia wejść? Dobra, nie ma sensu się tu już buffować ani nic. Weź tu zostań. Wstawimy to różnie. Aha, teraz dopiero schwytaliśmy szpiega Legionów Potępionych, a podczas gdy już ich od dawna nie ma. Dwa miśki, wchodzimy. Jakoś mocno nie są wyekspione, mają ochronę przed wodą. Dobra, weź tego wzmocni. Ochrona będzie ściągnięta przez syna Jamiry. Także synek, ty tutaj to zabijasz, się sparaliżujesz, ty tutaj ściągasz ochronę i oni we dwójkę to zabiją. Aha, chyba że tak, może zmniejszysz inicjatywę chociaż. Jeszcze raz dziknie. Trudno.
Zamienimy was miejscami, ten i tak ma więcej pancerza. Dobra, tutaj już nic nie ma. Tu nic nie ma, trzeba iść na te wilkołaki. A w ogóle te tędy można przejść? No dobra. Spoko. Pojawiła się Inoel, która no tak naprawdę nie jest mi jakoś do szczęścia potrzebna. Ona nie ma żadnych umiejętności nawet. Nie wiem, czy może ta matriarchini by się przy... Nie, raczej nie. Możesz tam podpłynąć. Może tam jakiś event jeszcze się wydarzy. Ile odcinek trwa? No bardzo krótko. Trzeba będzie na spokojnie tutaj wszystko, żeby nie było za krótko. A wejdźmy sobie do miasta. Na jedną turę. A właśnie, zapomniałem tamtym dziadygą. Gdzie on? W imię Wszechojca. Jejku, ale ty jesteś nadal daleko. Bo ty masz fajne te pancerzyki. Damy ci pieśni pośpiechu. Fajnie. Dobra, idź. Idź, 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 idź. Jeszcze jedna pieśń. To jest ruina jeszcze, zapomniałem właśnie. Trzeba ją zbadać. To weź ją od razu zniszcz, jak jesteś w pobliżu. To jest akurat bardzo, bardzo proste. Wzmocnimy ciebie. I tyle tak. Tutaj paraliż. Tutaj dipsy z odmrożeniem. Aha. Bez krwawienia. Jakie obrażenia wy macie. Pustelnicy, kochanie, co wy jesteście mocni. Tamta już ma 310 życia, bardzo dobrze. Oni jeszcze po jednym poziomie zdobędą, coś czuję. Dadzą radę. 500 złotych, różka demonologii, no. W sumie nie głupie. A tu już nic nie ma ciekawego. Dobra. Zmieniamy dzień. Weź... Upuść. To, to, to weź zabierz, to zabierz, podejdź, daj mu to i to i to. Dobra, Bohcio, idziesz tam. Dobra. Ty tu podejdź. Daj to i to temu. I ty możesz stąd spadać. On będzie miał wszystko, dobra. Zmiana tury. Ogarnijmy sobie jeszcze ten sklepik. Siła z... No to dobra, to momencie takie rzeczy to... Jak są tam takie rzeczy, to sobie tam podejdziemy. A tobą... Wdajmy sobie pancerze. I to takie... Takie dobre pancerze. I... Jeszcze sobie zwiększymy o te 4. Za pomocą lodowej tarczy. W sumie to można się już buffować chyba na maksa. Możemy w tej turze chyba to wszystko zrobić na pieśniach. W razie czego żeglugę damy. Tutaj na wodę wejdziemy jeszcze, sprzątniemy to wszystko. Kronosika tutaj. Słabość. Rdze jeszcze rzucimy. Dobra. Hymn klanów na nas. Święta zbroja niepotrzebna. To niepotrzebne, tutaj nic ciekawego nie mam. Za drogie.
A mocne. Dobra, najpierw tego zrobimy. Za 38, za 48. Poczekaj, że ten, co ma więcej życia, ma słabszą truciznę. Ciekawie zrobione. Dobra, obrażenia wzmacniamy tobie. Berstujemy towarzystwo. I nadal mają więcej inicjatywy. Ochrona przed umysłem. No to nie zbijemy i tak tego. Teraz niech tylko ten będzie pierwszy. A i tak by nie wystarczyło, widzę. Dobra, jak spoziomujecie, to nieważne. Ale niestety nie spoziomowaliście. No to idziemy jeszcze w to. Droga jest wolna. Zabierz mnie do miejsca skażenia, uzdrowię te tyreny. Aha. No dzisiaj i tak tu było wolne. Ta droga była wolna i tak tędy. To chyba do poprawy powinno być, ale nie wiem. Dobra, zabijamy to. 40 strucizny, no to nie mało. To w ogóle sami co są niewrażliwi na oręż tacy. Tego zabij. No, to nie jest takie groźne. To nie wystarczyło, panie kochany. Dobra, są levele. Dajemy pieśń. Zabijamy jeszcze tego na quick fightcie. Dajemy tutaj uwaga piekielnego ogara, żeby odkryć sobie pięknie mapę, bo mam taką manię odkrywania wszystkiego. Zobaczymy, jak się nazywają te wszystkie wodospady, bo to też pewnie jakieś poukrywane rzeczy są. Wodogrzmoty Pyrka, wodospad Huntera, wodospad Pawcia. Nawet Pawcio został tutaj wymieniony. Zamglony futer. Szkielet. Wodospad Miko. Wodospad Zorota. Wodospad Artura. Niesamowite niesamowitości. Szkielet. Dobra, idziemy na tego pajaca. Tylko trzeba go jeszcze... A możemy sobie dać zwinność. Czym wy tam lejecie? Ochronę przed orężem to pewnie nie mam. Ziemia, woda. Mamy ochronę przed powietrzem, przed ogniem. Obrażenia można by w sumie wam dodać. Weźmy cię, wyleczmy na fulla. Dajmy sobie do łapy maści. Dobra, teraz tak. Słabość. Rdza. Dobra. Kronosik. W sumie to poczekajcie. Ja mogę sobie pozwolić na to... Damy sobie jeszcze to. Będziemy mieli jeszcze więcej inicjatywy. Jakaś różdżka demonologii. Jeszcze raz. Dobra. Tyle.
Tam umysłem chyba nic nie klepie. No nie. Nie powinno. Ochrony przed orężem niestety nie mam i mieć nie będę. Dobra, jakie mamy inicjatywki? Ponad 60, przynajmniej ten z przodu. Potki na inicjatywę nie mam, ochrony przed powietrzem nie mam. A to nieważne, wielkiego abstynenta się w ogóle nie boję, bo on i tak bije powietrzem. To będzie tam, w sensie, no, będzie bił mało, tam 28 mi będzie zadawał coś takiego, 60 pancerza. Tego się najbardziej boję, oczywiście życia dużo, trucizna silna. No co, wzmacniamy oczywiście ciebie. I dwóch tych pajaców, którzy roztrzaskanie mają, nie? To też może boleć. Mamy więc inicjatywy na szczęście od nich. Odporność na umysł niestety. I tak bijemy tego. I tutaj trzeba się skupić na tym. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby mi roztrzaskali zbyt wiele. A, okej, ten hierofant od razu poszedł. O. Niestety roztrzaska. Roztrzaskanie. Ale ile mi roztrzaskał tego pancerza? 15 życia mu zostało. 15 życia, 15 pancerza. No i tutaj dużo obrażeń weszło i trucizna też mocna. No i bardzo dużo obrażenia weszły. Tutaj odtrój go. Tutaj maść. Ten jest martwy, tego można. No i zabijamy to. Pięknie. Pięknie. No Subarashino, akurat mi się już ściemnia. Już jest po 18. 18.11. Także już światła nie będę musiał zapalać, żeby kamera się tutaj ogarnęła. Fajnie, fajnie, fajnie. Udało się chyba już skończyć ten scenariusz, bo w sumie nie wiem, czy to jest koniec. Tam ma 101 inicjatywy. Tutaj maksymalne obrażenia ze wzmocnieniem. Tutaj odmrożenie za 105. Bardzo fajnie. Sinjamira bardzo silny. Drżyjcie piwo brodzi, albowiem przybywam wypić wszystko, co macie. Na brodę Walkirii, ale potwór. Moim magicznym tasakiem zrobię z was bigos. Niedobrze, bo ja do niego nie zdążę dojść. Póki jestem tak zbuffowany, nie spodziewałem się tego. Nie mam żadnej prędkości. Jasna dupa, tego się nie spodziewałem, bo ja rzucałem jeden raz pieśń pośpiechu w tej turze. No, to też kamień runiczny zabiera. Koneser winka. Kurde, no bym go zaatakował z przyjemnością największą teraz, ale widzę, że nie mogę, bo nie dojdę. Żeglugę rzucałem. Poruszenie się po lesie mi tam nic nie da. Chyba, że on sam mnie zaatakować będzie chciał. Podbiegnijmy do niego. A może nie trzeba, może wystarczy, że ona tutaj podleci, oczyści co trzeba i gitara będzie, nie wiem. Dajmy ci w razie czego jeszcze to poruszanie się po lesie, bo chyba mam to pranie, mam. Tak naprawdę to by się przydało, ale oczywiście mnie nie stać. Dajmy sobie to. Wszystko albo nic. Może to coś da. No nie. Cholera. Dobrze by było, żeby mnie zaatakował. Właśnie, żadnego innego pośpiechu, ani prędkości, ani nic takiego nie mam. Żadnego zwoju, zaklęcia też chyba. Tutaj może coś było ciekawego? Okay.
fajna. O kurwa, jest. Idziesz tam. Dobra. Idealnie. Idę kurdealnie. W sumie kupić więcej tych rzeczy, tam nie pomyślałem teraz tak o tym. Teraz tak o tym myślę, że nie pomyślałem. Kompletnie, mogłem przecież... Koszmar. Spróbujmy jeszcze to zrobić, tam wezwę jednak więcej. Spróbuję jeszcze więcej, no głupio teraz, że nie pomyślałem, żeby od razu nie kupić przecież te wzmacnienia obrażeń i tak dalej, to się bardzo przyda. Nie wiem, czy zwoju siły nie używałem. Najpierw to, co jest najlepsze. Redukcja obrażeń nie. Zwiększone obrażenia na 800 zł. Spoko. Redukcja obrażeń inicjatywy mnie to nie interesuje. Mniejsze szanse trafienia? Weźmy. Mniejsza inicjatywa? Nie. Mniejsze szanse trafienia? To nie. To nie. To nie. Mniejsze szanse trafienia to chyba mam. Rzucałem już. Albo rzucić będę mógł. Dobra, walić. Starczy. Weź tam podleć. Daj te zwoje. Ty wyrzuć je tutaj. Ale kombinowanie na końcu odcinka. Jednak kamera jest ciemna, ale będzie ciemna. Ja już tak zostawię to. Tak będzie. Nie będę wstawał, nie będę zapalał świata. Będziecie. Musi być klimat na końcu. Mniejsze szanse trafienia. Znowu mniejsze szanse trafienia. Do tego potrzebuję obrażenia większe dla mnie. Upewnijmy się, że ja jeszcze rzuciłem wszystko, co mogłem rzucić. A, rdza i słabość była w ogóle rzucana już na tamtych przecież. To chujowo, tak bez rdzy i słabości. Mogłem jednak słabość kupić. Też nie pomyślałem. Dobra, trudno. Chyba damy radę. Mam nadzieję, no trzeba będzie go zberstować. Sfokusować się na nim i go zberstować. Dobra, mniejsze szanse trafienia dosyć istotnie zmniejszone. Odporność na umysł, oczywiście, że odporność na umysł. A ciebie wzmocnimy. To mnie nie boli, to mnie nie boli. Dobra, tutaj się trzeba sfokusować. Ach, z tym pancerzem teraz. Nie? To był błąd. Mogłem truciznę założyć, o Jezu, ochrona. Kurwa, chybienie. Ty, mogę to przegrać jak to... no trafia, no nie! Trafił wszystkich. Ten i tak ma maksa. Kurczę, no bez rdzy walczę na to. No to był... to jest przecież karygodny błąd, 60 pancerza. No to odmrożenie musi wejść i on nie może mnie trafiać przecież. Po to mu tak zredukowaliśmy szanse trafienia, żeby nie trafiał. A jak już kurde trafi, to nie całą armię, tylko niech tam trafi sobie kogoś innego. Podpalenie i trucizna tutaj w ogóle też silna. Dobra, dwóch nie trafił i wszystkich trzech sparaliżował. Bohatera wyleczymy sobie i z trucizny, i z paraliżu.
depresji, podpalony i zatruty. Oj, mocno, mocno dostał po pysku. Dalej bijemy Nebirosa, on jest najgroźniejszy tutaj. Że też bez rdzy, no przecież to jest naprawdę masakra jakaś. Jakbym rdzę rzucił, to on już byłby martwy. Ja to przegram bez rdzy. Ja tu widzę, że ja to przegram. Może jednak trzeba było się fokusować na innych, bo on w sumie tylko paraliż nakłada, obrażenia robi zerowe, a oni tutaj mnie podpalają i trują. Wszyscy są w ogóle sparaliżowani. Ja nie wiem, jakim prawem on tak trafia, nie? I to pominięcie. Dobra, no... To jest chyba jednak przewalone. No i już cała armia sparaliżowana przez Nebirosa. No i przegraliśmy. Autozapis. Trzeba będzie jednak przedłużyć odcinek i jednak zapalić światło. Let the snow fall and the north wind call. Dziękujemy ci, nasz aniele. Ratujesz nam wszystkie życie. Weź w podziękowaniu tą muszlę. Dziękuję wam, drogi krasnale, ale muszę już lecieć. Ochrona przed ranami. No to teraz to wszystko jasne. W ogóle witam po pauzie krótkiej. Teraz to ja, ochrona przed orężem i ochrona przed paraliżem i fokusowanie się przede wszystkim na tych przydupasach zamiast od razu na nim. Albo mogę w sumie się fokusować na nim tylko, żebym rdzę miał, nie? Także jestem teraz dużo lepiej przygotowany. Przede wszystkim jeszcze tobą tutaj do tego sklepu zejdziemy. Bohcio jeszcze tutaj zajdzie. Na spokojnie sobie tutaj powrzucamy wszystkie buffy na full ruchu, to zaatakujemy, żeby jeszcze tam na dół zbiec, tam gdzie trzeba. O, przepraszam, kliknąłem na drugi monitor. To się nie przyda. Założymy sobie truciznę tam zamiast paraliżu. I będę mógł pazur Betrezena założyć jeszcze zamiast tego pierścienia, ale to później. Dobra, to sprzedać można. Ochrona przed mocą ziemi się tam nie przyda, bo jest tam oręż, trucizna, ogień i oręż i umysł. Dobra. To jednak sprzedajemy takie rzeczy. Ta inicjatywa może się przyda, nie wiem. Ochrona przed wodą nie. Obrażenia absolutnie nie, bo i tak będziemy mieli max. Paraliż nie. To też nie. Ochrona przed ogniem, przed oparzeniem może być. To sobie dwa zostawię. To nie. Pancerzyki się nie przydadzą. Ten zwój siły, nie wiem czy mam, to wezmę. Słabość mam na pewno, zwinność mogę wziąć. To Kronosa mam chyba opracowanego, Nygraela. Klątwa demonów. Mniejsze szanse trafienia w obszarze. Inicjatywę nie. Mniejsze szanse trafienia. Wezwanie do broni. Możemy w sumie zredukować te obrażenia. Tę inicjatywę jeszcze bardziej. No i to koniecznie. Dobra, po kolei. Siłę mamy. Słabość mamy w księdze. Inicjatywkę mamy. Zwój Kronosa też mam i mam chyba też zaklęcie. Klątwa Nygraela. Jest. Klątwa demonów. Jest. Mniejsze szanse trafienia są. Jeszcze większe zmniejszenie inicjatywy. Niech będzie. Mniejsze szanse trafienia. Dobra. Starczy tej zabawy. Podejdź tu. I teraz tak, ty drogi panie, bądź w posiadaniu tych wszystkich zwoi. Weź to, weź to. W razie czego stój przy sklepie. I teraz tak, wyleczymy ciebie i ciebie. Ciebie można na fulla. Maść i maść.
Dobra, inicjatywę chcę tutaj mieć, a nie... Dobra, inicjatywa... Hymn klanów... Kronosik na to... Pieśń wytrwałości... Jeszcze masowy pancerzyk ze wprzodka... Dobra. Jak tam stoicie z pancerzem 66, to poprawiamy tym. Można sobie też od razu wrzucić ochronę przed ranami. Jeszcze więcej pancerza. Zwinność. Znowu buffowanie się, co? Moc Vitara. Rdzena to. Mamy jeszcze jedną możliwość rzucenia rdzy, także spoko. Mogłem sobie na to pozwolić. Słabość. Tym razem tutaj nie debuffuję tego... Tego inkwizytora, jak on tam miał. Kronosik był? Był. Dobra, mamy 90 pancerza? Mamy. Dobra, to na razie się już nie będę więcej tam buffował czy debuffował, bo to nie jest aż taka zła walka, jeszcze taka trudna czy stresująca, to jeszcze nie to. To jeszcze na spokojnie. Już mogłem już się w sumie zbuffować, ale dobra, już bez przesady. W tego, no bo nie, w sumie w tego powinienem przecież. No dobra, trudno, weź tego załatw. I tak zdążę uderzyć przecież i tak, a tego może się uda zabić, zanim w ogóle... Dobra. A, przerzut Hierofanta. Ochrona przed orężem. Ochrona. Ochrona. Tutaj wolał? Skrzeszonko. Dobra. Tutaj wzmocnienie. Tobi. Tobi. Zabijamy. Dobra, teraz będzie się trzeba bardziej pobuffować. Już tam umiejętności bohaterem wziąć nie weźmiemy. Pazur Betrezen, ostrze to na to akurat kiepskie. Dobra, miasto się zniszczyło i się pojawił Nebiros. No dobra, zrobi z nas Bigos. Spoko, dajemy sobie nie pieśń pośpiechu, tylko wolę za darmo. Teraz rzucić zwykłe pośpiechy. Żeby nie było biedy. Jak tam daleko masz? Spoko. Dasz radę, widzę. No to co, jeszcze jeden pośpiech. Możliwe, że jeszcze będę chciał coś opracować i rzucić, bo... Zobaczymy. A, jednak... A, no tak. No dobra, no tak, przecież logiczne. To nieważne, to nieważne. Jeszcze jeden zwój pośpiechu mamy. Możemy sobie na to pozwolić, na luzie. I teraz tak. Przede wszystkim na tego frajera rdza. Wszystkie możliwe debuffy na niego. Ja zwinność na siebie dawałem. Ochrona przed wodą mi się tu nie przyda. Lodową tarczę sobie dawałem. Moc Vitara sobie dawałem. Tego nie chcę, tego nie chcę. Słabość masz na pysk. Dobra. Z pierwszego poziomu wszystko już, nie? Tak. To sobie dawałem. Żeglugi nie potrzebuję, tego nie chcę. Kronos. Mieszamy inicjatywę. No dobra, 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 dobra. Świętą zbroję nie, już chyba sobie dawałem. A w ogóle mam w księdze nawet. Tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. To sobie rzucałem, tego nie chcę. To sobie rzucałem. Dobra. To teraz sprawdźmy w razie czego, co jeszcze fajnego mógłbym sobie rzucić. To bym chciał, tylko nie stać mnie niestety. To trudno.
Mniejsze szanse trafienia, to nie. To, to mogłoby się przydać, ale to za chwilę zobaczymy, czy to mi się przyda. Bo teraz będziemy zwojowali. To było. To nie było tego. Dobra. Redukcja obrażeń tutaj od demonów. I redukcja inicjatywy to było. Redukcja obrażeń od nieumarłych. A to co to? Oda złoty barżant. Ej, ja tego... Ja go nie zauważyłem? Ja o nim zapomniałem w ogóle. Dobra, nieważne. To było? Było. Ochrona przed umysłem. Dobra. Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Mniejszą szansę trafienia. Dobra. Większe obrażenia. Dobra. Ten pazur Betrezena można by założyć. Pancerza mają wszyscy 90. Obrażeń tutaj max. Ochronę przed ogniem można dać. W sumie tamtej dwójce się nie przyda, ale wejście jak już mam. Obrażenia tutaj i tutaj. Dobra, kliknijmy jeszcze raz na ciebie. I kontynuujmy rzucanie zaklęć. Mniejsze szanse trafienia. Dobra. Dalej. Mniejsza inicjatywa. Dalej. Mniejsze obrażenia. Mniejsza inicjatywa. Obszarowo. Dobra. Demonologia. Jeszcze raz. Dobra. No. Okej. Okay. I teraz tak. Uwaga, bijemy to. Zapomniałem o tych pajacach. Trzeba to sprzątnąć. Tego tu nie powinno być. O, patrzcie, jakie dobre rzeczy się trafiają. No nie przyda się. Pieśń pośpiechu. I wchodzimy w tego pajaca. Obrażenia, czy jakbym był w stanie to opracować, to będę mógł to rzucić jeszcze? No nie. No nie będę mógł. Brak nie 10. No trudno. Dobra, nieważne. Tak ze wzmacnianiem arcydruidki będzie wszystko ładnie. Dobra, wchodzimy w to. Czas najwyższy się zemścić. Frajerze, tutaj max. Tutaj wzmocnić. Jaka wasza inicjatywa? A, tutaj w ogóle Holendernie też widzę podbita, u tego przynajmniej. No ale teraz jesteście Gunwem. I pancerzyka widzę też mało. No macie nadal 10, ale... Ale to na spokojnie, dobra. To może jednak się znowu sfokusujmy na nim. Teraz jak już taki pancerz ma mały, to... To możemy chyba. Już ta trucizna i te oparzenia już nam nie straszne. Obniżenie inicjatywy. Ochrona. Świetnie. Chociaż ten tutaj już tego trafi. Ale jest ochrona przed umysłem. Ten nie trafił w ogóle. Tutaj proszę. Dobra, bij tego. Trucizna, tutaj odmrożenie teraz. Świetnie. Świetna robota. Idealnie. Tutaj ochrona przed przedoparzeniem powinno być, jak, jeżeli już. Trucizna i odmrożenie go tu prawie już zabija. Ten sparaliżowany, leczymy jego paraliż. Dobra, zabijamy ciebie.
Powiedziałem raz. Wypad. No. Dobra. Teraz to poszło bez problemu. No i gitara. Tak, to można się bawić. Dobra. No dobra, piwo żłopy. Pokonaliśmy największe zło. Misja wykonana. Tak, chcę dwa linka. Mogę dwa linka wziąć. Na kolejną... A, bierzemy dwa linka. Nic poza tym nie potrzebuję. No, drodzy państwo. Po odzyskaniu swoich browarów i oczyszczeniu źródeł rzeki, krasnale mogły wrócić do swojej ulubionej formy wypoczynku, czyli żłopa niupiwska. Nazywam się Dwalin. Po 5 latach dostawania w pysk wróciłem tylko w jednym celu, by... Jenon znowu swoje. Pijem, nim się pobijem. No to na zdrowie. Zdrowie. Zdrowie i do dna. No. Dobre, dobre, fajne, 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 fajne. Mała tam rozmowa na końcu między Dwalinem, Skowronem i Pyrkiem. No fajnie, 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 naprawdę fajne rzeczy. Ty to Chris, fajne rzeczy naprawdę wstawiasz do tej mapy, fajne rzeczy wymyślasz, jesteś naprawdę twórczy, zdolny, fajne rzeczy robisz. Fajne nawiązania, w ogóle ile tam widzów, i Miko był, i Pawcio był, i w ogóle osoby, które nawet nie wiedzą, co to za gra, pewnie tam też były jakieś. Fajne, fajne, naprawdę. No, naprawdę jedna z przyjemniejszych map zdecydowanie, w jakie grałem. Możliwe nawet, że to jest najlepsza mapa, w którą się siada pod względem jakby zabawy. Ta mapa, na której był Are You Serious, tym wilkiem z tymi dwoma bestiami Galana, to tam chyba... Najwięcej się chyba tam uśmiałem. Ale tutaj to... Ja nie wiem, bo wszystkie w sumie twoje mapy są takie i zabawne, i fajne. Mapa Pyrka z kolei, w sumie wszystkie mapy od Pyrka, które były, to one były najbardziej wizualnie fajnie zrobione, były ciężkie. Tylko tam... No, śmieszne może nie do końca, chociaż ta z tym... z Januszem, z wieżą Janusza, to było też zabawne, ale tak poza tym, no to wszystko tak w miarę się chyba starał na poważnie porobić i to w sumie też okej. Okay. Nie wiem jak to ocenić, ale no naprawdę, no wyśmienicie. Wyśmienita mapa, naprawdę fajna. Polecam. Polecam Skowron Piąty. Dobrze, panie Chrisie, dziękuję bardzo za zrobienie mapy, kolejnej już zresztą. Dziękuję za obejrzenie też tego materiału, bo pewnie to obejrzysz. Pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. Pozdrawiam też pana Pyrka. Pana Pablito też mogę pozdrowić, mogę też pozdrowić pana... Pitasiego, Chrysdela i wszystkich innych, którzy wspomagają przy tworzeniu też moda do tej gry przy okazji. Pan Dwalina też oczywiście, Dwalin tutaj główny bohater tej mapy, też jak najbardziej pozdrowiony serdecznie i obyś nie trzeźwiał. Tak jest. Bo po co trzeźwieć, jak później będzie kaca, żeby uniknąć kaca, trzeba dalej pić, prawda? No. Dobrze, już się rozgaduję, odcinek już trochę trwa, na pewno mimo tego wycięcia będzie i tak trwał sporo, to nawet fajnie. Także dziękuję za uwagę, byłem Skowron Piąty, pozdrawiam i polecam. Na razie.